od razu lepiej. Kiedy nie mamy energii, chce nam się pić, często sięgamy po nie do końca zdrowy napój, jakim są energetyki. Są one popularne nie tylko wśród młodych osób, ale sięgają po nie również starsi. W związku z tym w Działdowie została zorganizowana specjalna kampania. Kampania energetyką mówimy stanowczo nie. To kampania skierowana do uczniów szkół podstawowych, ale też szkół średnich, bo właściwie założenie jest takie, że miała to być kampania profilaktyczna, czyli pokazać, że istnieje realny problem, nadmierne spożywanie napojów energetyzujących przez dzieci i młodzież. Uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju warsztatach zorganizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zajęcia odbywały się u nas w szkole, ale też na terenie uniwersytetu. Podczas tych zajęć uczniowie mogli przekonać się, że są inne napoje, którymi mogą zastąpić te niezdrowe energetyki. Dla młodzieży udział w kampanii, która wiązała się ze stworzeniem specjalnego filmiku, był nowym doświadczeniem. To było nowe doświadczenie, które pozytywnie na nas wpłynęło. Nauczyliśmy się pracy przed kamerą, ale także tworzenia scenariusza. I mamy nadzieję, że dla niektórych to będzie wiązało się z przyszłością. Podczas przedsięwzięcia młodzież mogła dowiedzieć się m.in. jaki skład mają spożywane przez nich napoje. Na pewno dowiedziałam się o wiele więcej informacji. Wcześniej mogę przyznać, że spożywałam te energetyki, ale nie w dużych ilościach, tak jak niektórzy. Ale teraz jak na nie patrzę, to mam większą świadomość, co w nich się znajduje, bo wcześniej po prostu tym nie wiedziałam i to mnie też nie interesowało. Kampania przyniosła zamierzone rezultaty, o czym świadczyć mogą poczynione obserwacje. Zauważyłyśmy zmianę, że młodzież po korytarzach szkolnych przemieszcza już się bez energetyków, co uważamy za pozytywny skutek tej całej akcji. Jak słychać, udział w kampanii poskutkował. To bardzo ważne, bowiem ograniczenie spożywania napojów energetycznych na pewno przyczyni się do poprawy zdrowia. Ej, co ci jest? Jestem tak zmęczona, miałam tak zapach.